Dzień dobry. Mam dziś dla Was przepis na paszteciki z mięsem, ale takie moje. Robię je od wielu lat, wszyscy są bardzo zawsze nimi zachwyceni, proszą mnie o przepis i dzisiaj też podzielę się tym przepisem z Wami. Mam nadzieję, że również będziecie zachwyceni. Zapraszam Was na film. Zanim o składnikach, to tylko krótko powiem, czym się różnią paszteciki od krokietów, bo są bardzo często mylone. Otóż krokiety przygotowywane są również na przykład z mięsem, ale z ciasta naleśnikowego, a paszteciki z ciasta drożdżowego. Zaczynam od nadzienia mięsnego. Wiele osób nadziewa mięsem z rosołu. Ja odchodzę od tego. Dlaczego? Dlatego, że podczas gotowania mięsa w rosole, w wodzie, dużo aromatu i smaku przechodzi do wody, więc uważam, że to mięso należy upiec. Jakie mięso wybrać? No na pewno nie suche, tylko takie lekko tłuste. I tu Wam powiem, że najlepiej z mojego doświadczenia sprawdza się karkówka. I mam tu taką karkówkę, 0,5 kg, plus minus oczywiście. Ona jest akurat w plastrach, może być również w całości. Jeśli będzie w całości, to możecie ją pokroić na plastry albo na mniejsze kawałki. I do doprawienia karkówki będę potrzebować płaską łyżeczkę suszonego majeranku, płaską łyżeczkę suszonego oregano, płaską łyżeczkę słodkiej papryki, tu jak zawsze Wam powiem, że jeśli lubicie na ostro, może być również ostra, i płaską łyżeczkę rozmarynu. Do tego będą potrzebne 3 łyżeczki octu jabłkowego, takiego 5-6%, jedna kopiasta łyżka musztardy, polecam musztardę sarebską, taka płaska łyżeczka soli i jeden ząbek czosnku. Do farszu potrzebna będzie jeszcze duża cebula, taka o wadze około 200 g, zwykła biała, 3 łyżki oleju i 0,5 łyżeczki soli. To tyle, jeśli chodzi o składniki na farsz, a na ciasto drożdżowe? Zacznę od mąki. Mąka tortowa, pszenna oczywiście, typ 450-300 g. 40 g drożdży świeżych i bardzo Wam polecam tak dużo drożdży i zawsze drożdże świeże, bo dzięki temu ciasto jest naprawdę pyszne, miękkie, rozpływające się w ustach. 50 g najlepiej miękkiego masła. Do ciasta będą potrzebne 3 żółtka, nie z białkami, nie całe jajka, dlatego że białka powodują, że ciasto robi się twarde. Dlatego 3 żółtka, białka zostaną, polecam zrobić na przykład kokosanki, a jedno białko będzie mi potrzebne do posmarowania ciasta drożdżowego przed pieczeniem. Oprócz tego 100 ml albo 100 g, bo to jest to samo, mleka. Mleko powinno być ciepłe, lekko podgrzane. Oprócz tego będzie potrzebna jedna łyżka cukru i jedna łyżeczka soli. O, taka powiedzmy bardziej płaska. I jeszcze słonecznik, o którym mogę powiedzieć, że jest do dekoracji, ale nie tylko, bo nim oczywiście udekoruję paszteciki na górze, ale on będzie też nadawał fajnego smaku, bo słonecznik odpowiednio przygotowany fajnie smakuje. Oczywiście, jeśli nie lubicie słonecznika, to tutaj możecie sobie go zamienić czym chcecie. Sezamem, czarnuszką, siemieniem lnianym, pestkami dyni, makiem. Co tam chcecie, co wolicie, co lubicie. Ja uważam, że słonecznik najbardziej tutaj pasuje. A co będzie jeszcze potrzebne z akcesoriów? Zacznę od maszynki do mielenia mięsa, koniecznie z sitem takim najdrobniejszym, jakie jest w wyposażeniu. Przyda się też bardzo moździerz do roztarcia ziół, patelnia z czymś do mieszania oczywiście, pędzelek do posmarowania, radełko jeśli macie, jeśli nie, to nożem też można. I najważniejsze tutaj jest w tym momencie, żeby farsz był pyszny, naczynie żaroodporne, koniecznie z pokrywką. Bo właśnie dzięki temu, że mięso będzie upieczone, będzie potem intensywnie pachnące i smaczne.
Nie, to jest właśnie taka moja jedna z tajemnic tych pasztecików. Dlaczego to mięso w środku jest takie dobre? No właśnie dlatego, że się je piecze, a nie gotuje w rosole. Co jeszcze będzie potrzebne? Przyda się na pewno stolnica i wałek, żeby Wam wygodnie było pracować, chociaż jeśli nie macie stolnicy, to na dużym blacie też oczywiście można pracować. I to już wszystko. Zabieram się do pracy. Karkówkę, jeśli nie byłaby w plastrach, pokroiłabym ją teraz na cienkie plasterki albo na jakieś mniejsze kawałki. Do moździerza przesypuję rozmaryn, majeranek, oregano i koniecznie sól, bo z nią się o wiele łatwiej rozciera wszystkie przyprawy. Roztarte przyprawy przesypuję do naczynia żaroodpornego, dodaję paprykę, ocet jabłkowy i musztardę. Wszystko mieszam i przekładam karkówkę i tymi przyprawami, z tymi dodatkami nacieram karkówkę i układam w naczyniu na płasko, tak żeby powierzchnia była w miarę równa. Naczynie koniecznie przykrywam. Tak przygotowaną karkówkę wstawiam koniecznie do zimnego piekarnika, to ważne, na środkową półkę. I piekarnik rozgrzewam do 175 stopni, górna i dolna grzałka. Piekę te pół kilograma mięsa przez 1,5 godziny, a czas liczę od momentu włożenia do zimnego, jeszcze raz przypominam, piekarnika mięsa. Jeśli będziecie chcieli w ten sposób upiec większą ilość mięsa, to na każde dodatkowe pół kilograma mięsa należy dodać 45 minut pieczenia. Mięso w ten sposób pieczone będzie rozpadające się i wręcz idealne do mielenia na farsz. A w tym czasie przygotuję ciasto drożdżowe. Zacznę od przygotowania rozczynu. Do miski, najlepiej dużej, albo do misy robota planetarnego wkruszam drożdże, wsypuję na nie cukier i mieszam. Tu możecie poczekać, aż się drożdże zaczną same rozpuszczać od tego cukru, albo możecie im pomóc mieszając, to jak wolicie. Gdy będą płynne, dodaję jedną kopiastą łyżkę mąki z tych 300 g mąki, które są do przygotowania ciasta drożdżowego i mieszam. Staram się, żeby nie było grudek, ale jeśli będą, to naprawdę nic nie szkodzi. Dolewam około połowę mleka z tych 100 ml i przypominam, że mleko powinno być ciepłe. Powinniście je podgrzać tak, żeby Was oczywiście nie parzyło, może być lekko letnie, ale żeby nie było gorące. Znowu wymieszałam i przykrywam teraz wszystko ściereczką, bawełnianą bądź lnianą, możecie też przykryć folią spożywczą. I rozczyn powinien teraz wyrosnąć. Normalnie wstawiłabym go do piekarnika, ustawiając 30 bądź 35 stopni, by tam sobie przez 15 minut wyrastał. No ale w piekarniku jest przecież karkówka. Zatem wyrastanie musi potrwać 2 razy dłużej w temperaturze pokojowej i będzie to trwało 30 minut. W tym czasie na suchej patelni podprażam słonecznik. I naprawdę warto to zrobić, bo podprażony będzie bardziej smaczny, chrupiący i aromatyczny. Podprażam na 3/4 mocy kuchenki bez żadnego tłuszczu, ale cały czas mieszając przez około 5 minut albo do momentu, gdy się zrobi taki rumiany. On też charakterystycznie zacznie pachnieć, to też możecie poczuć, jak będziecie podprażać. Mam jeszcze chwilę, zanim minie pół godziny wyrastania rozczynu, zatem pokroję sobie już cebulę. Cebulę oczywiście obieram z łupiny, ale nie odcinam korzonka. Kroję na pół, potem kroję w bardzo drobną kostkę. I właśnie dzięki temu, że nie odcięłam korzonka, jest to teraz o wiele łatwiejsze, bo cebula się po prostu podczas tego krojenia, nawet bardzo drobno, nie będzie Wam rozpadać. Cebula pokrojona. Zaglądam do rozczynu, bo minęło już pół godziny. Rozczyn pięknie wyrósł i teraz można przygotować ciasto. Jeśli przygotowujecie bez robota, możecie robić dokładnie to tak samo, z tym, że mieszacie rękoma, gdy ja będę mieszać hakiem. Do rozczynu dodaję żółtka. Mieszam, dodaję resztę mleka, które możecie ponownie podgrzać, ale nie musicie, jeśli będzie w temperaturze pokojowej, też może być. Dodaję połowę przesianej, przypominam, wcześniej mąki i tu już zaczynam mieszanie hakiem. Jeśli nie przygotowujecie ciasta w robocie, no to mieszacie ręcznie. Do tej reszty mąki, której nie dodałam do misy malaksera, dodaję sól
mieszam i po około minucie wstępnego mieszania hakiem, gdy się składniki wymieszają, połączą, przesypuję ją do misy robota. Z tych składników po wymieszaniu otrzymacie dosyć twarde i zbite ciasto. Ale nie martwcie się, tak ma być. To nie jest jeszcze ostatecznie gotowe ciasto, bo przecież brakuje tu ostatniego składnika, jakim jest masło. A masło powinno być najlepiej miękkie i koniecznie należy dodawać je partiami do ciasta. Myślę, że takie 5-6 porcji to będzie tak idealnie. I koniecznie partiami, i kolejną partię masła dodajecie dopiero po wchłonięciu przez ciasto poprzedniej porcji masła. Ciasto będzie gotowe, gdy wchłonie ostatnią porcję masła. W ten sposób przygotowane ciasto drożdżowe będzie bardzo elastyczne, miękkie i sprężyste. Świetnie się też pracuje z takim ciastem. Ciasto przykrywam ziareczką i daję mu pół godziny na wyrastanie, aż podwoi swoją objętość. Wracam teraz do cebuli. Na patelnię przelewam tłuszcz do smażenia i rozgrzewam go na około 3/4 mocy kuchenki. I gdy tłuszcz będzie już gorący, możecie to łatwo sprawdzić, przekładając sobie kawałek cebuli. I jeśli tłuszcz od razu po przełożeniu cebuli mocno się tak pieni, to znaczy, że temperatura jest odpowiednia. Zatem można przekładać resztę cebuli. Po przełożeniu mieszam chwilę i zmniejszam moc kuchenki do około 1/3, by cebula się szkliła, czyli zrobiła się taka półprzeźroczysta, a w tym czasie zaglądam do karkówki, bo minęło już 1,5 godziny. Piekarnik można wyłączyć, potem będzie go trzeba jeszcze raz rozgrzać do dokładnie tej samej temperatury. Wyjmuję naczynie, otwieram, by już zaczęła stygnąć i tu Wam przy okazji pokażę. Karkówka jest bardzo miękka i wręcz rozpada się. I taka właśnie ma być. Zaglądam do cebuli. Przypominam, że ona cały czas na tej patelni się Wam podsmaża, właściwie szkli jeszcze. Jeśli już się zeszkliła, czyli zrobiła się taka półprzeźroczysta i przy okazji straciła swój charakterystyczny, mocny smak i aromat, to dodaję sól i teraz mieszam, oczywiście podsmażam, aż zrobi się rumiana. Tu polecam Wam, żebyście ją tak mocniej zrumienili, bo wtedy ten farsz będzie jeszcze bardziej smaczny, przynajmniej jak dla mnie. Gdy karkówka ostygnie na tyle, by Was nie parzyła w dłonie, można ją zacząć mielić. Przypominam, mielę w maszynce, używając sita o najmniejszych oczkach. W połowie mielenia dodaję czosnek, możecie też oczywiście ten czosnek przecisnąć przez praskę, ale wtedy macie dodatkowe mycie praski. Tak zmielona karkówka jest dosyć sypka i dlatego dodaję do niej teraz około 15-20 łyżek tego sosu, który powstał podczas jej pieczenia. Na początku polecam Wam, dodajcie około 15 łyżek i sprawdźcie konsystencję po wymieszaniu, porównując ją z moją. Karkówka ma się dać łatwo i trwale formować i nie powinna się rozpadać po tym uformowaniu. Jeśli będzie Wam się rozpadać, możecie dodać jeszcze trochę tego sosu. Dodaję też cebulę podsmażoną wcześniej, mieszam i nadzienie jest gotowe. Żeby potem było mi wygodniej z nim pracować, już teraz dzielę je na 3 części. Zaglądam do ciasta drożdżowego, podwoiło swoją objętość, przekładam je na stolnicę, przerabiam krótko ręcznie, by odgazować. Ciasto się nie klei, jest sprężyste, elastyczne, takie właśnie ma być. Takie powinno być w ogóle dobre ciasto drożdżowe, by z nim się łatwo i przyjemnie pracowało. Ciasto rozwałkowuję teraz na prostokąt o szerokości jednego z boków, no minimum te 30 cm i na grubość około 0,5 cm. Jeśli nie macie doświadczenia w pracy z wałkiem, bo dopiero zaczynacie tę pracę i nie wychodzi Wam to wałkowanie na prostokąt, to wcale nie jest proste, nie przejmujcie się. Po prostu sobie śmiało pomóżcie ręcznie, formując kawałek ciasta przed rozwałkowaniem na taki kształt, jaki ma mieć po rozwałkowaniu. Czyli tutaj sobie taki wyciągam róg. O właśnie tak. Ciasto rozwałkowane
I teraz tam, gdzie jest ten bok o długości około 30 cm, należy podzielić ciasto wzdłuż na trzy części po około 10 cm. Możecie podzielić nożem, możecie podzielić radełkiem, tak jak ja, również przydaje się świetnie i świetnie sprawdza nóż do pizzy. W ten sposób otrzymacie trzy prostokąty. Na jeden z nich nakładam jedną z tych trzech części farszu, tak na środek. I polecam Wam, nałóżcie na początku tylko na jeden kawałek, żeby Wam się wygodnie dalej pracowało. Możecie też uformować ten kawałek farszu ręcznie w taki zgrabny wałek, na środku ciasta oczywiście, i wtedy łatwiej Wam się będzie zamykać to ciasto. Ale przed zamykaniem oczywiście wtedy trzeba umyć ręce, bo są tłuste od mięsa, a jak się ten tłuszcz dostanie między warstwy sklejanego ciasta, to takie połączenie nie będzie trwałe. A jak zamykać albo zaklejać takie ciasto? Proponuję Wam, lekko naciągając brzegi ciasta, jest bardzo elastyczne i odporne, łączyć je ze sobą tak, jak się skleja pierogi. Czyli oba kawałki ciasta ścisnąć między palcami i przesunąć palce. To jest jedno z najbardziej trwałych połączeń ciast. Końcówki też możecie zamknąć dokładnie w ten sam sposób, końcówki tych wałków. I gotowy rulonik przekładam sobie na bok, odsuwam po to, żeby mi nie przeszkadzał, ale uwaga, łączeniem do góry. Przykrywam go też ściereczką i dokładnie w ten sam sposób przygotowuję dwa kolejne ruloniki z farszem w środku. A tak przygotowane ruloniki pod przykryciem zostawiam na około 10 minut. I teraz można już zacząć rozgrzewać piekarnik. Ponownie przypominam, do 175 stopni górne i dolne grzanie. Ruloniki wyrosły i teraz można je będzie pokroić. Zaczynam oczywiście od tego, który był pierwszy przygotowany, on też pewnie najbardziej Wam urośnie. I jeśli ciasto podczas wyrastania trochę Wam się rozeszło, rozkleiło na górze, sklejcie je ponownie, nie przejmujcie się. Właśnie dlatego układam je tym sklejeniem do góry, żeby mieć kontrolę nad tym sklejeniem. I teraz dopiero układam rulonik na łączeniu ciast, tak by było to łączenie ciasta do dołu. I zanim jeszcze pokroję, na górze lekko dociskam to ciasto nożem, tworząc przy okazji taki ładny wzorek i zaczynam kroić. Kroję na kawałki około 2-3 cm. Oczywiście możecie zrobić też większe. To Wasze paszteciki. Ja lubię takie małe. A pokrojone kawałki przekładam na blachę, która jest wyłożona papierem do pieczenia, i tutaj radzę Wam, żebyście zachowali odległości pomiędzy tymi pasztecikami, bo one jeszcze podczas pieczenia urosną. W tym cieście są drożdże. I gdy już wszystkie paszteciki są na blasze, smaruję każdy rozmąconym białkiem i od razu posypuję tym wcześniej uprażonym słonecznikiem. Tu specjalnie dla Was tych sześciu pasztecików nie będę obsypywać słonecznikiem, żebyście zobaczyli, jak po upieczeniu będzie pięknie wyglądać ta kratka. Następnie wstawiam do rozgrzanego już piekarnika taką blachę, przypominam 175 stopni górna i dolna grzałka. Blachę ustawiam na środkowej półce w piekarniku i piekę przez 25 do 30 minut, czyli do momentu, aż będą miały taki piękny złoty kolor. No i minęło 25 minut. U mnie są już pięknie rumiane. Jeśli u Was nie będą, to możecie przetrzymać trochę dłużej. Proszę bardzo. Jeśli po wyjęciu z piekarnika będziecie mieli na blasze trochę tłuszczu, to w ogóle się tym nie przejmujcie. To znaczy, że daliście troszeczkę za dużo tego sosu, w którym karkówka się piekła. A właśnie dlatego, że karkówka była pieczona, one są tak intensywne w smaku i w aromacie, że moje kubki smakowe już tutaj wariują. Ciasto pięknie wyrosło. Na razie są zbyt gorące, żebym Wam pokazała, jakie są miękkie, ale mogę Wam za to powiedzieć, z czym możecie
możecie je podawać, jeść. Oczywiście tradycyjnie z barszczem bądź barszczykiem, czyli takim szybszym barszczem. Na dole w opisie pod filmem znajdziecie linki, jak je przygotować, ale ja lubię je również jeść po prostu z sosem czosnkowym. Uważam, że wspaniale smakują. Sos czosnkowy na dole też macie opis pod filmem, link. Natomiast zostały Wam dwa białka. Absolutnie ich nie wyrzucajcie, ale zróbcie sobie bezy albo białkowca, a najlepiej to chyba kokosanki, bo te kokosanki z tego mojego przepisu są po prostu wyśmienite i wiem to od Was, no i nie tylko. Mi pozostaje już tylko życzyć Wam smacznego, jak zawsze. Jak trochę ostygną, to pokażę Wam, jakie są fajne i miękkie i puszyste. Do zobaczenia. Tu przy okazji możecie zobaczyć, jak wyglądają te bez posypania. Tu jest taki delikatny wzorek. Uważam, że to jest bardzo atrakcyjne. A ponieważ już trochę ostygły, to zobaczcie, jak wyglądają w środku. Ciasto jest bardzo puszyste w środku i miękkie, z zewnątrz delikatnie chrupiące, a w środku jest soczyste, aromatyczne mięso. Gdybyście chcieli odgrzewać, polecam na termoobiegu. Smacznego, do zobaczenia.